Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji. No i tym razem na początek króciutkie info. Jest to recenzja okrętu, który będziecie mogli u mnie na kanale wygrać, czyli okręt 9 tieru Agir, niemiecki, wielki krążownik. Taki trochę młodszy brat Zygfryda i zaraz sobie omówimy teraz, jak można ten okręt wygrać. Trzeba w komentarzu napisać dwie rzeczy. Po pierwsze, giveaway Agir plus pod spodem wasz nick z gry oraz serwer, na jakim gracie. I ja sobie tam wylosuję, powiedzmy, że od daty publikacji macie czas na wpisywanie tych trzech rzeczy w komentarzu tydzień. Po tygodniu zamknę możliwość dołączania komentarzy i po prostu poinformuję osobę, która została wylosowana, która wygrała okręt. Więc tak, będzie recenzja, omówimy sobie najpierw parametry kapitana. No więc zaczniemy sobie od kapciuszka. Kapciuszek jest taki sam, identyczny jak na Zygfrydzie. Tutaj jest drobna różnica, widzicie, na Agirze jest zapobiegawcze utrzymanie, chociaż tutaj akurat po kilku testach rekomendowałbym jednak założenie sobie eksperta w ładowaniu i sobie zaraz ten build zrestartuję i wezmę sobie ten perk zamiast zapobiegawczego utrzymania, a reszta będzie tak samo. Także tutaj drobna różnica, bo okręt ładuje długo, a tutaj będziemy nieco bardziej żonglować naszym amunicją naszą, także warto o tym pamiętać. Tutaj można zrobić to samo, przy czym na Zygfrydzie częściej będziemy używać pepanców. Tutaj musimy się zastanowić, co kiedy użyć, także ten perk będzie jak najbardziej. Reszta to jest typowy survival, jak widać. Ulepszenia, moi drodzy. Tutaj mamy ustawienie standardowo przeżywalnościowe, czyli na ostatnim slocie modyfikacja głównej artylerii, szybsze przeładowanie, camo, zapobieganie pożarom, celność głównej artylerii, modyfikacja uszkodzeń i przeżywalność głównej artylerii. Także tak to wygląda. Tutaj widzicie pewnie brak przycisku, bo ostatnio grzebałem w opcjach, także to sobie potem poustawiam. No, sygnały. Można się tutaj pobawić jeszcze w dołożenie szmatek na pożary. W tej chwili mam założone 8. Można zrezygnować tam, powiedzmy sobie, z tego. Założyć to. Prędkość niech zostanie. Zalania raczej nie pozwala się na to, żeby zalania się toczyły na okręcie, więc niech będzie tak i w tym momencie omówimy sobie parametry okrętu. Przeżywalność 62850, czyli identycznie jak Zygfryd, przy czym Kronstadt jest chyba najmocniejszym krążownikiem, jeżeli chodzi o przeżywalność, 71, a tutaj mamy to samo 62800. Azuma 58, Alaska 60, także no jesteśmy po środku stawki, Kronstadt daleko z przodu. Artyleria. Tu mamy konfigurację dział inną niż na Zygfrydzie. Mamy działa, mimo że kalibru mniejszego, to mamy ich więcej. Tutaj mamy 9 luf ułożonych, jak widać 6 luf z przodu, 3 z tyłu. Przeładowanie tych dział jest dosyć długie, bo 17,6 sekundy, dlatego ten perk na przyspieszenie reloadu się przydaje załadowanych pocisków. Co dalej? Zasięg. 18,5 km zupełności wystarcza. Prawdopodobieństwo na pożar mamy 29%, oczywiście ze szmatkami, czyli byłoby 28, bo to teraz dodaje nam przy tym kalibrze ile? 1% czy pół? Nie większym niż 60, większym to 2% nam dodają szmatki, czyli byłoby w tym momencie 27% bazowo. I tak, rozrzut tych dział maksymalny 189 metrów, Zygfryd, zobaczmy sobie jeszcze, 163, a Sigma nie różni się wiele, Zygfryd ma 2,05, a Agir ma 2,0 gołe. Także tutaj jest jedna różnica, przy czym no, celność tych dział jest zauważalnie mniejsza niż na naszym odpowiedniku z biura badawczego. Co dalej? 865 metrów na sekundę prędkość wylotowa pocisków. Tu jeszcze sobie zerknijmy na wykres penetracji. Mam go? Gdzieś tu? O, jest. Proszę bardzo. Wykres penetracji wygląda następująco. Także widzicie tutaj, że penetracja Zygfryda na tym samym dystansie w okolicy 11 km wynosi 515. Tutaj mamy sporo mniej. 407, ale czas lotu pocisków jest niemal identyczny, dopiero tam na jakichś dużych dystansach się nieznacznie zmienia, także prędkość pocisków tutaj nie gra dużej roli, ale weźcie pod uwagę to, że ta penetracja jest znacznie niższa i będziemy mieli mniej overpenów na pokazujących burtę krążownikach. Oczywiście nadal się będą zdarzały, bo ta penetracja jest dosyć duża, 450 mm na 9 km, na 14 km 356. Także no, trzeba wziąć pod uwagę to, że czasem lepiej do gościa strzelić jak się skontuje, niż jak pokazuje nam pełną burtę. Że widać, że różnica w penetracji jest dosyć istotna, ponad 100 mm.
i wracamy do okrętu. Torpedki. Mamy również uzbrojenie torpedowe, mamy dwie poczwórne wyrzutnie, na Zygfrydzie mamy to samiutko. Tutaj mamy 6-kilometrowe, 65 węzłów, maksymalny damage 13700. Tutaj chyba jest to samo nawet. 13700, 65, tak, to same, te same torpedy. Obrona pelotna 87 oceniona, tu już nie będę rozdrabniał. Manewrowość 35,2 węzła, czyli nie najgorzej. Zygfryd ma to samo. Promień skrętu tutaj 880, nasz Agir ma to samo, tylko że czas przestawienia steru jest dłuższy. Tu jest 14, a tu jest 11,2, to różnica. No i kamuflaż jeszcze nam został do omówienia. No rozwijaj się. 11,9 km z powierzchni, tak samo jak Zygfryd. Także jeżeli chodzi o takie szybkie podsumowanie, no to Agir jest do zdobycia za wolnego expa. Kosztuje 1 000 000, także nie jest to dużo, biorąc pod uwagę ceny innych okrętów na tym w ostatnim czasie, jakie się pojawiały. A żeby zdobyć Zygfryda za wolnego expa, to trzeba by wydać chyba coś około 2,5 miliona. Bo trzeba chyba zrobić 4 resety albo 2 resety przynajmniej na mnożniku 2 razy i jeden za normalne ilości punktów, czyli żeby te 50 punktów, 50 tysięcy punktów mieć. A Agir to jest 1 milion. Mamy taki, no troszeczkę inny pod względem parametrów artylerii okręt, ale poza tym to jest dosyć zbliżony charakterystyką do Zygfryda. Wykrywalność mamy identyczną i tu, jeżeli chodzi o powierzchnię i powietrze, przy czym różnica jest tylko przy wystrzale z dymu. Tutaj mamy 11,7, a Zygfryd ma 13,8, także to są jedyne różnice. Okręty są bardzo podobne, także mówię, to jest taki trochę młodszy brat, może trochę upośledzony, no biorąc pod uwagę celność tych dział i ich efektywność, to już nie jest aż tak dobrze jak na tamtym okręcie. Także tyle, jeżeli chodzi o parametry i teraz omówimy sobie na szybko bitewkę. No i bitwa, moi drodzy, będzie pokazywana również z playbacku. Udało mi się zagrać, no może nie jakaś tam porywająca, jeżeli chodzi o wynik, ale jest dosyć widowiskowa, także wydaje mi się, że warto sobie tutaj tą bitwę obejrzeć. Troszeczkę nie przyciszał, nie będę, powinno być ok. I tak, tak jak wam wspomniałem, parametry tych okrętów i Zygfryda i Agira są dosyć podobne. Główna różnica to jest uzbrojenie. Tam mamy dział mniej, ale są celniejsze, a tu mamy ich więcej, no i kosztem właśnie tej celności. Mimo że Sigma nie różni się dużo, bo tylko te 5 setnych, no to naprawdę widać różnicę między tymi salwami. Styl gry wydaje mi się, że będzie taki może nieco bardziej agresywny niż na Zygfrydzie, bo tutaj no, mamy tą penetrację troszeczkę inną, także możemy sobie pozwolić podejść na nieco bliższe dystanse. Tam jak będziemy się trzymać z tyłu, to nawet dobrze na tym wyjdziemy, bo penetracja wtedy będzie na tyle optymalna, że będziemy większość celów penetrować, a jak będziemy chcieli walczyć z pancernikami i sypać im cytadelki, no to wystarczy podejść nieco bliżej. Tutaj raczej bym oponował za takim dystansem 14-15 km, no i jak trzeba będzie, no to wiadomo, podejść bliżej, skorzystać z torped, bo warto pamiętać, że ten okręt nie ma, to nie jest do parady. No i powiem wam, że grając tymi dwoma okrętami, i Zygfrydem i Agirem, mam takie wrażenie, że gram sobie na Gneisenale takim trochę ulepszonym. Na pewno gram zbyt agresywnie, bo zbyt przeceniam możliwości defensywne tych okrętów, czyli ich pancerz. Zdarzają się takie tutaj salwy pod dziwnymi kątami, które wchodzą po 90 tysięcy, także trzeba na to uważać. No, pamiętajmy, że nie jest to pancernik, to jest krążownik. Także nie możemy aż tak śmiało sobie atakować pancerników. No, jesteśmy w stanie co nieco wytrzymać i będziecie to mogli w tej bitwie zobaczyć. Ale wydaje mi się, że troszeczkę tutaj na psychikę działa to, że ten okręt jest wyposażony mniej więcej tak jak Gneisenau czy Scharnhorst, bo to są bardzo podobne okręty, jeżeli chodzi o styl gry, także sekundarka, jak wiecie, bo Agir miał być pierwszym krążownikiem, który byłby sensowny, zrobiony pod sekundarkę, ale jak widzicie, już tego nie ma, sekundarka została znerfiona, jej zasięg został obniżony do takiej standardowej wartości dla krążowników, to nawet Agir ma chyba większe zasięgi teraz, jeżeli chodzi o sekundarkę. A także raczej build sekundarkowy tutaj odpada. No a tu przeżywalność, tak jak widzieliście, z tym jednym innym perkiem, który sobie zaraz zamienię po recenzji, bo będzie bardziej użyteczny niż zapobiegawcze utrzymanie. Widzicie, płynął burtą, dostał overpeny, troszeczkę się skontował, od razu weszła cytka. Szkoda, że już na takim ochłapie, no ale jednak weszła.
I to, co się tutaj zaraz wydarzy, zaraz wam przybliżę mniej więcej, bo widzieliście, że w porcie mam ustawiony brak klawisza na torpedy. Po prostu coś grzebałem tutaj na myszce i zapomniałem to przestawić. Tutaj wypłynąłem sobie na Nagato na bardzo blisko. Chciałem gościa storpedować, a nie mogłem przełączyć na torpedy, dlatego to, co tutaj zaraz zobaczycie, to był niestety błąd w sztuce. Zapomniałem przestawić klawisz, a tak gość już żarłby ryby. Więc tutaj musimy bardziej żonglować pociskami niż na Zygfrydzie. Tam raczej będziemy się stabilnie trzymać swoich pepanców, bo w większości na większości przeciwnikach będziemy robić jakiś sensowny damage penetrując pepancami. Tutaj musimy sobie jednak wziąć pod uwagę to, że przy jakichś tam kątach będzie warto te obeki załadować, bo one palą w miarę sensownie. No przeładowanie jest długie, pocisków leci 9, no widzicie. Tu już gość już powinien żreć torpedę. A niestety został rozstrzelany tutaj przez Gneisenała. Jeszcze wysadziłem bułę, ale nie zdążyłem tylnej wieży opalić, bo się zwiesiłem troszeczkę, że nie mogę torped użyć. No i został frak ukradziony. Także widzicie, że gra dosyć agresywna tutaj się odbywa i jeszcze później będzie w tej bitwie również nieco ostre jolo tam na dwa okręty w dosyć kiepskim ustawieniu, także no gameplayowo bardzo podobny okręt do Zygfryda, dlatego no jest troszeczkę gorszy. Na pewno ma jakieś tam inne zalety, bo biorąc pod uwagę to, że działa są mniej celne, ale więcej pocisków mamy w salwie, no to w zasadzie można powiedzieć, że się to rekompensuje. I czy warto ten okręt za milion wolnego expa wziąć? Moim zdaniem zdecydowanie warto. Także gdybym miał mu od razu wystawiać ocenę, taką od 0 do 10, jak to zwykle ostatnio robię, no to właśnie mam problem. Czy dać mu również 8, tak jak dałem Zygfrydowi, czy jednak troszeczkę mniej? No znowu 7 to będzie za mało. 7,5. No, powiedzmy, że 7,5. Tamten dostał 8, tu 7,5 powiedzmy, będzie odpowiednie. Więc nie jest to taki typowy krążownik niemiecki jak te drzewkowe, no bo to jest wielki krążownik, taka niby podklasa tutaj istnieje w grze. Nieoficjalna oczywiście, ale no na pewno wytrzyma on więcej niż standardowe drzewkowe okręty. No i możemy sobie grać tak jak gramy na pancernikach. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę to, że HP nie jest aż tak obfite i nasz pancerz nie jest aż tak gruby jak na pancerniku, więc wytrzymamy w takim starciu z 9-10 nieco krócej niż byśmy wytrzymali będąc na miejscu pancernika. Tutaj widzicie już sobie teraz bitewkę. Spójrzcie na stan okrętów. My straciliśmy 4, oni stracili sporo więcej i zobaczycie, jak fajnie w tej bitwie odwróci się sytuacja. Takie bitwy to są naprawdę perły i coraz mniej się takich bitew zdarza, a wielka szkoda, bo to właśnie przynosi pełną frajdę z gry. Kiedy walczy się do ostatniej sekundy, do ostatniej sekundy ważą się losy bitwy, to mi się najbardziej w tej grze podoba. Za takie bitwy jestem w stanie nawet płacić dublora za jedno. No może nie przesadzajmy, żeby tam jakoś dużo sypać, ale można by się jakiś matchmaking premium wykupić, żeby losowało nam bitwy, w których będziemy walczyć jak równy z równym, a nie będzie nam team padał w ciągu 5 minut albo nasz, albo przeciwnika i nie zdążymy nawet dopłynąć do przeciwnika i salwy oddać, bo już się bitwa kończy, bo punkty się kończą. Także ta bitwa jest dosyć fajna, taka przyjemna dla oka, wyrównana, troszeczkę szala zwycięstwa się przechyla raz na jedną, raz na drugą. Mimo tego, że mamy 4 kapy w tej chwili, mamy 400 punktów przewagi, no to widzicie, że nasze okręty powoli zaczynają się kruszyć. Przeciwnikowi zostały 4, u nas jest 6 i zaraz zobaczycie, jak sytuacja się zmieni. Także tak jak wspomniałem, tutaj będziemy raczej żonglować pociskami, nie będziemy nastawieni tylko na pepance, tak jak na Zygfrydzie. Będziemy sobie troszeczkę palić, torpedy będą no, sytuacyjne, bo nie wiadomo, nie podpływa się aż tak blisko pancernika, przy czym no, możemy sobie tutaj na to pozwolić, bo pula HP nie jest jakaś tam tragicznie mała, ale no, nie jest to też taka, żeby jak równy z równym walczyć z przeciwnikiem na małym dystansie. Oczywiście mamy torpedy, więc to zawsze jakiś atut, no, ale jak pokażemy za dużo burty, no to może się to skończyć mocno boleśnie. Ale wydaje mi się, że okręt jak na wielki krążownik jest dosyć odporny. Na początku wiem, że jak grałem nim w wersjach sekundarkowych, też byłem zadowolony. Też był dosyć mocno sytuacyjny, bo żeby podejść tym na blisko, to trzeba się nagimnastykować. I nadal tak jest. Jeżeli przeciwnik nas dopuści do siebie, no to wtedy wiadomo, torpedki idą w ruch. A jak nie, no to mamy zasięg. Mamy jako taką penetrację, mamy w miarę sensowne szanse na pożar z pocisku chodonkowo burzących. Także ten okręt nie jest zły. Można sobie pozwolić na jego zakup, jeżeli nie chcecie wydawać tyle free expa, żeby zrestartować sobie kilka linii, no chyba, że chcecie grindować te linie od nowa. Bo u mnie to się wszystko na tym kończy, że
Jak robię sobie 700 tysięcy wolnego expa, to resetuję linię do Harugumo i od razu mam punkty, także tam się za mocno nie wczuwam w regrindy. No i powolutku będziemy się zbliżać do końca tej powtórki. Tu niestety uszkodzili mi łobuzy jedną wyrzutnię torpedową, a szkoda, bo tutaj można by troszeczkę bardziej zamierzać. No i widzicie, kolejny okręt straciliśmy, zaraz stracimy następny. Oj, tu mi się coś wcisnęło. Ale bitwa jest z playbacku. Już chciałem obrócić kamerę, żeby wam pokazać. Widzicie, że zrobiło się 4 do 4. A zaraz zrobi się gorzej. No ale tutaj będzie miła dla oka strzelanka na bliskim dystansie. Taka trochę patowa sytuacja, bo jestem między dwoma pancernikami. Tu mam Alzację, tam po lewej mam Missouri, do którego jestem dosyć niekorzystnie ustawiony. No i zaraz zobaczycie, co się tutaj wydarzy. Także widać, że przeciwnik naprawdę próbuje coś tu zrobić, mimo tego, że flankę popchnęli ładnie, no to kapy troszeczkę tutaj zaważyły na losie tej bitwy, bo mogliby to uciągnąć jeszcze. Gdyby ich, no DDK mnie tylko jednego, ja tam długo nie pożył, ale gdyby troszeczkę się tutaj bardziej przyłożył do tego, co powinien robić, no to mogli mieć czerwoni szansę na wygraną i to byłaby naprawdę fajna bitwa. Jedna torpeda weszła w Alzację. Sekundarka sobie coś tam psztyka. I tutaj powolutku podchodzi do nas Missouri. Mamy go pod takim kątem, że aż takiej ogromnej krzywdy no nie powinien zrobić, ale o właśnie, przyleciała salwa teraz z Alzacji. Widać, że... Kurde, znowu chciałem coś wcisnąć. Kąt już jest spory do Alzacji, także no trzeba uważać na pokazywanie burty, bo tutaj można sporo przyjąć. Jak jesteśmy odpowiednio skontowani, no to wiadomo, coś tam się może po pancerzu ześliźnie, ale nie ma co przeceniać tej wipe. To nie pancernik, grubość pancerza nie pozwala na to, żeby jakoś mocno lekceważyć pancerniki przeciwnika. No i punkty wytrzymałości oczywiście mniejsze, ale to już mówię. No tutaj mimo, że kąt był spory, to i tak ponad 5000 weszło. Okręt jest wysaturowany, bo jest już poobijany nieco, ale widzicie, że jeszcze trochę tego damage'u się udało mu złapać. No i ostatnie sekundy, także ocenę główną przypominam 7,5 na 10. Okręt taki trochę gorszy Siegfried, niewiele gorszy, ale jednak minimalnie. No i dostępny z Afryki Expo. Pamiętajcie o giveawayu. Trzy rzeczy wpisujecie. Giveaway, Agir, nick z gry oraz serwer, na jakim gracie. Macie tydzień od dnia publikacji tego materiału. No i tutaj będzie ostatnia moja salwa w bitwie, także z mojej strony w tym materiale to będzie wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.